Dziś święto narodowe Ukrainy, a na wschodniej Ukrainie po prostu regularna wojna. Terroryści Putina dokonują bestialstw. Wiemy o zestrzeleniu samolotu, ale jakie jeszcze bestialstwa są tam dokonywane ze strony najeźdźców? Znaczy, no cały czas cierpimy od tych ludzi, którzy tam teraz terroryzują nasz kraj. Cały czas musimy dzielnie walczyć z tym, żeby po prostu, po pierwsze ten kraj zrobić wolnym, a po drugie, żeby takiego czegoś nie powtarzało się. Wszystko to się dzieje na wschodniej Ukrainie, dzięki mediom polskim, a ukraińskim teraz jest wiadomo i po prostu musimy teraz działać i teraz to co robimy tutaj, to działamy w imieniu Ukrainy. Musimy po prostu pokazać, że jesteśmy razem z tym walczącym narodem na wschodzie Ukrainy. Czasem złączone bardzo silnymi więzami ekonomicznymi z Rosją, Niemcy i Francja zaczynają już przebąkiwać o federalizacji Ukrainy, która jest głosem właściwie rosyjskim, właściwie putinowskim. Jak wy odnosicie się do tego typu głosów? Wczoraj pani Merkel, chwała Bogu, wytłumaczyła, co ma na myśli pod federalizacją. Powiedziała wyraźnie, że federalizacja to nie jest tak jak to organizowane jest w Niemczech i nie jest tak jak chce to pan Putin, tylko federalizacja to jest to, do czego dąży prezydent Poroszenko, czyli zmniejszenie władzy centrum i zwiększenie władzy regionów, które muszą po prostu decydować o tym, jak będzie rozwijał się ten czy inny obwód, gdzie muszą pójść pieniądze i w tym sensie to jest federalizacja, czyli pani Merkel konkretnie powiedziała o tym, że wspiera prezydenta Poroszenkę, a nie prezydenta Putina. Tu w Polsce, co widać chociażby na tym zgromadzeniu, Polska Ulica, Polacy są sercem z wami, nie zapominają o modlitwach i w domach, i w kościołach. Czego jeszcze potrzeba Ukrainie w tym czasie walki z rosyjską, putinowską nawałą? Polacy chyba bardzo dobrze sobie zdają sprawę z tego, co to jest ta walka. Czego Ukrainie potrzeba? Potrzeba teraz rozumienia, że to nie są terroryści, tylko to są ludzie przygotowani specjalnie do tego, żeby walczyć o właśnie nowy porządek na świecie. I Polacy już to zrozumieli, oni są świetni w tym rozumieniu, to się działo się u nas na Ukrainie od początku eurorewolucji. Teraz potrzebujemy, żeby Polacy byli nas w skali międzynarodowej dyplomatami i tłumaczyli wszystkim narodom Europy, co tak naprawdę dzieje się na Ukrainie. Tego wymaga się nie tylko od zwykłych obywateli, ale również od prezydenta, również od władz polskich, tak? Skoro sami rozumiemy, co się dzieje, po prostu wszystkim trzeba tłumaczyć, do wszystkich trzeba donosić, co się dzieje na Ukrainie.